Nie ma chyba gorszej rzeczy niż w ciągu minuty spróbować sprzedać wszystkie absolutnie mądrości świata, które pomogą nam być zdrowszymi, szczęśliwszymi i sensowniej prowadzić nasze biznesy, jakiekolwiek by one były. Więc chcę Wam, moi drodzy, powiedzieć tylko dwie ważne rzeczy. Mam taką koleżankę, która jest himalaistką i wspina się po najwyższych szczytach świata, jak sama nazwa zresztą wskazuje, bo jest himalaistką. I ona ma takie powiedzenie, żeby się wspinać, trzeba się wspinać. I jest w tym naprawdę olbrzymia głębia. Jeżeli chcesz gdzieś dojść, to musisz zacząć iść. A jeżeli chcesz rzeczywiście dojść gdzieś w jednym kawałku, to bardzo ważne jest to, żebyś szedł tam krok po kroku, a nie próbując przelecieć, przepłynąć, przefrunąć i zrobić jeszcze milion różnych innych rzeczy nad tym, co cię w życiu czeka, bo stracisz bardzo wiele. Krok po kroku, małymi kęsami, to stare afrykańskie przysłowie, że słonia da się zjeść tylko w jeden sposób, po kawałku, naprawdę bardzo często ratuje mi życie i ratowało też życie bardzo wielu ludziom, których w Afryce co spotkałem. Oni też nauczyli mnie drugiej rzeczy, o której chcę powiedzieć, że nigdy nie jest tak, że mamy nic. Zawsze z tego nic nawet, które wydaje nam się, że mamy, jesteśmy w stanie zrobić coś. Jesteśmy w stanie zrobić coś fajnego, nowego, coś, czego nikt jeszcze nie wymyślił. A więc nawet jeżeli wydaje ci się, że w twoim życiu przychodzi czas pustki, nie ma niczego, uwierz mi, że masz skarb. Tylko po prostu trzeba go znaleźć i spróbować coś z nim zrobić i iść. Bo żeby się wspinać, trzeba się wspinać.